Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi. Niech będą z wami wszystkimi. Wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli
stałego. I rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo Pańskie. Potrzebny.
Potrzebni są właśnie i dzisiaj tacy chłopcy, którzy tak jak tutaj zgromadzeni seniorzy przed laty przynosili chleb i wino do ołtarza, by Chrystus go przemienił w swe ciało i mógł nakarmić tłumy. Przypomnijcie sobie także apostołów, przecież to było w ubiegłym tygodniu, przygotowujących ostatnią wieczerzę, a zarazem pierwszą mszę świętą odprawianą przez Jezusa w przeddzień Jego męki w Jeczerniku. Tych uczniów możemy nazwać pierwszymi ministrantami, którzy mieli zaszczyt przygotować wszystko do pierwszej w dziejach świata mszy świętej. Być ministrantem, tak jak panowie przed laty, niektórzy bardzo dawno temu, znaczy służyć ministrale, to znaczy służyć. Stąd słowo minister. Minister to sługa narodu, urzędnik państwa. Jakże ważne zadanie. Wasza wielkość wynika z faktu, komu służymy. Trzeba to sobie uświadomić, kim jestem, komu ja służę. Stąd modlitwa przed mszą świętą, co uczyniliśmy również dzisiaj, aby sobie uświadomić, kim jestem, wobec którego ja staję i służę. My służymy samemu Najwyższemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Zbliżacie się do Niego, gdy w czasie mszy świętej przychodzi mocą Ducha Świętego, co za chwilę się stanie pod postacią chleba i wina. I nie ma na świecie ważniejszej ani bardziej świętej sprawy niż Eucharystia. Trudno jest rozumieć tę prawdę, jak to się dzieje. Dlatego kapłan woła po przeistoczeniu: oto wielka tajemnica wiary. Nie wiemy, jak się ten cud dokonuje, ale się dokonuje, bo wierzymy samemu Jezusowi Chrystusowi, który nas zapewnił, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jest z nami również w czasie tej mszy świętej, którą odprawiamy. Bardzo wielu świętych i błogosławionych było ministrantami. Służyli oni wiernie Chrystusowi i dzisiaj są naszymi patronami. Każdy z nich osiągnął tę doskonałość dzięki pracowitości, sumienności, gorliwości, żarliwej modlitwie i codziennemu naśladowaniu Chrystusa. Wielu z nich oddało życie za Chrystusa, szczególnie w krajach,
gdzie jest Kościół prześladowany. Jako prawdziwi żołnierze, gotowi pozostać przy swoim Panu, bo ministranci są żołnierzami Chrystusa i pozostają nimi do końca, bez względu, jak się nasze życie potoczy. Jedni pozostają kapłanami, inni wybierają drogę małżeńską i ta jest najbardziej powszechna, ale jakże wspaniale być dobrym, świętym ojcem, małżonkiem, przykładnym katolikiem. Te zasady, które opiekun ministrantów w pajach winny nas kształtować przez całe nasze życie, one pozostają, bo nie nadaremno przysłowie mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie, na starość trąci. Siostry i bracia, zgromadzeni na tej liturgii, na tym pierwszym spotkaniu seniorów, ministrantów, szczególnie młodzi, którzy tutaj są, popatrzcie, jaka wielka rzesza, a to nie są przecież wszyscy, to jest małe grono tych, którzy tutaj przed tym cudownym wizerunkiem Matki Bożej służyły. Tutaj kształtowały się ich charaktery. Patrzcie na nich, starajcie się to, co piękne w waszym życiu, rozwijać, kształtować, aby kiedyś przynieść dobre owoce. Może któryś z was również zostanie kapłanem, a inni wybiorą drogę małżeńską, ale cokolwiek się z nami staje, wszystko dzieje się pod czułym okiem Matki Najświętszej i jej boskiego Syna. Idźmy w życiu, będąc szczęśliwymi z tego, cośmy tutaj zdobyli przy służbie ołtarza. Amen. Przez współpośrednictwo Matki Bożej Lubawskiej Królowej Rodzin zanieśmy do Pana Boga nasze pokorne podzięki. Módlmy się za wszystkie dzieci Kościoła. Niech z gorliwością dają świadectwo wiary w zmartwychwstanie Chrystusa, Jego obecność w Kościele. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą ojczyznę. Niech wzrasta w niej wiara, miłość do Boga i z Niego oraz troska o wszechstronny rozum człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zmarłych ministrantów parafii lubawskiej. Niech dzięki Bożemu miłosierdziu będą mogli służyć przed obliczem Pana, królestwie zbawionym. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich żyjących, byłych i obecnych ministrantów naszej wspólnoty parafialnej. Niech napełniają się zapałem i entuzjazmem, wyznawaniu wiary i zaangażowaniu w życie.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o nowe powołania do służby ministranckiej i do kapłaństwa. Niech atmosfera zdrowej wiary w rodzinach sprzyja rodzeniu się i odkrywaniu Bożego wezwania do służenia Panu Bogu i Jego Kościele. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych. Niech wiara zmartwychwstałego daje nam radość i pragnienie dzielenia się z ludźmi, których Bóg stawia na drodze naszego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, racz przyjąć i wysłać nasze modlitwy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Do tych darów dołączmy nasze indywidualne miejsce.